Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałabym Państwu pokazać, jak zrobić niesamowicie ciekawy wzór na drutach. Ja ten wzór nazwałam ząbki kukurydzy, bo faktycznie robiąc w bardzo prosty sposób, wychodzą jak, nam jak gdyby właśnie takie ząbki kukurydzy. Robi się naprawdę bardzo, ale to bardzo prosto. One są takie wypukłe, te ząbeczki. Jest idealny na wszelkiego rodzaju dziecięce robótki. Na sweterki, płaszczyki. Można to potraktować jako taką, powiedzmy, bordiurę, robiąc, ozdabiając dół płaszczyka, sukieneczki, rękawki, ale również i całą robótkę, czy umieścić to po prostu jako ozdobę w jakimkolwiek miejscu naszej robótki. Jest naprawdę bardzo ciekawy. Więc tak, to jest prawa strona robótki, a tak wygląda lewa strona robótki. Więc tak, ten wzór składa się z czterech rzędów, a liczba oczek narzuconych na druty jest podzielna przez cztery. Jest naprawdę, proszę spojrzeć, jak ciekawy jest ten wzorek. Zaczniemy więc robić. Ja na druty narzuciłam 18 oczek, czyli 4 razy 4, 16 i oczywiście po jednym oczku brzegowym. Więc tak, aby móc rozpocząć ten nasz wzorek, przerobimy sobie taki jeden rząd. Jest to rząd bazowy, którego w ogóle nie będziemy uwzględniali w następnych rzędach. Więc ten rząd bazowy rozpoczniemy robiąc oczkami lewymi. Więc w tym rzędzie bazowym przerabiamy nasze wszystkie oczka na lewo. I oczko brzegowe, które ja zawsze przerabiam na prawo. Więc tak, obracamy naszą robótkę i jesteśmy w pierwszym rzędzie. To będzie tą całą operację zrobienia właśnie tych ząbków kukurydzy. Będziemy robili na lewej stronie robótki, a efekt będzie po drugiej stronie. Zresztą sami się Państwo przekonacie. Więc tak, zaczynamy od pierwszego rzędu. Ściągamy oczko brzegowe. I teraz tak, na jednym oczku prawym zrobimy 3, czyli przeciągamy, nie ściągając tego oczka z drutu, robimy narzut i ponownie przeciągamy. Wtedy ściągamy z drutu to oczko. Następnie 3 oczka razem przerabiamy sobie na lewo, ściągając. Następnie na tym jednym oczku prawym powstaną 3. Raz, narzut, 2 i 3. Ściągamy. Następnie ponownie zamykamy sobie te 3 oczka razem na lewo. I ponownie na jednym oczku powstaną 3. Raz, 2 i 3. Ponownie zamykamy te 3 oczka razem na lewo. I następnie na jednym oczku robimy 3. Raz, narzut, 2 i 3. Ponownie zamykamy sobie te 3 oczka razem na lewo. Op. 3 oczka razem na lewo. I oczko brzegowe. To był nasz pierwszy rząd. Proszę spojrzeć, już nam się układają te ząbki kukurydzy. W rzędzie drugim przerobimy sobie wszystkie oczka na lewo. Jest naprawdę niesamowicie prosty ten wzór, a efekt jest powalający. Proszę mi wierzyć.
To był nasz drugi rząd. Obracamy robótkę i w trzecim rzędzie robimy dokładnie to samo, tylko po prostu będą zmieniały te ząbki kukurydzy usytuowanie. Tutaj, gdzie widać gołym okiem, na którym powstały trzy oczka z jednego, te trzy oczka będą teraz zamykane. Czyli ściągamy oczko brzegowe i te trzy oczka zamykamy razem na lewo. Zamykamy te trzy oczka razem na lewo i na następnym oczku zrobimy trzy, czyli co dwa rzędy zmieniają usytuowanie te ząbki. I następnie trzy oczka zamykamy razem na lewo i na jednym oczku powstają trzy. Raz, dwa, trzy. Ponownie trzy oczka na lewo, razem na lewo i na następnym oczku powstaną trzy. Raz, narzut dwa i trzy. Ponownie zamykamy trzy oczka razem na lewo i na następnym oczku powstaną trzy. Raz, dwa, trzy. I oczko brzegowe. To był nasz trzeci rząd. W rzędzie czwartym ściągamy oczko brzegowe i przerabiamy wszystkie nasze oczka na lewo. Widzicie Państwo, jaki prosty jest ten wzorek, a przy tym niesamowicie efektowny. Tym wzorem można sobie ozdobić, robiąc piękne czapy, szale, kominy. Jest naprawdę bardzo interesujący ten wzór, a przy tym bardzo, ale to bardzo prosty. Więc tak, przerobiliśmy sobie pierwsze cztery rzędy i proszę spojrzeć, że te nasze ząbki kukurydzy układają się na zmiany. I powtarzamy sobie te cztery rzędy i wyjdzie nam taki niesamowicie ciekawy efekt. Jestem pewna, że Państwu spodoba się ten wzór, bo jest naprawdę ekstra. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, proszę pisać. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Dziękuję również bardzo za miłe słowa, które Państwo piszecie do mnie. I oczywiście, tak jak zwykle, zapraszam do odwiedzenia mojego kanału na YouTube. Proszę subskrybować mój kanał, aby być na bieżąco z każdymi nowinkami, które się ukazują. Jeszcze raz dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.